Cześć, z tej strony Paulina z kanału Kobiecy Dwa Koła. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Top 10 atrakcji w Kampinoskim Parku Narodowym, czyli 10 miejsc, które moim zdaniem koniecznie należy tutaj odwiedzić. Znajduję się na parkingu w Granicy i to dzisiaj właśnie Granica jest moim celem wycieczki. Granica to wieś położona w południowo-zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego, oddalona około 3,5 km od miejscowości Kampinos. Dostać się tutaj można drogą numer 580, łączącą Warszawę z Sochaczewem. Będąc we wsi Komorów, należy skręcić w asfaltową drogę biegnącą w kierunku północnym. Po około 2 km dojedziemy na parking, który według danych udostępnionych na stronie internetowej Kampinoskiego Parku Narodowego pomieści 157 samochodów. Na parkingu znajduje się węzeł sanitarny oraz liczne tablice informacyjne o zasadach zachowania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz zamieszczone są najważniejsze informacje o parku. Odwiedzając Granicę czekają takie atrakcje jak ścieżka dydaktyczna z krajem puszczy, biegnąca przez Olszowieckie Błoto, Aleja Trzeciego Tysiąclecia, skansen budownictwa puszczańskiego, stacja monitoringu przyrody, ośrodek dydaktyczno-muzealny, obszar ochrony ścisłej Granica i cmentarz wojenny. Dodatkowo znajduje się tutaj polana rekreacyjna z licznymi wiatami turystycznymi oraz bogaty węzeł szlaków turystycznych. Granica jako wieś ma swoje początki około 1795 roku jako osada budnicza. W latach międzywojennych wybudowano tutaj zespół drewnianych budynków nadleśnictwa Kampinos i wtedy tak naprawdę zaczęła się jej właściwa historia. Ścieżka dydaktyczna z krajem puszczy ma charakter przyrodniczo-kulturowy. Rozpoczyna się na parkingu i prowadzi aleją okazałych dębów rosnących na grobli. W dawnych czasach osłaniała tereny wsi przed wodą występującą z bagiem. Dalej wiedzie kładką do wieży widokowej, z której można obserwować Olszowieckie Błoto znajdujące się na części południowego pasa bagiennego. Jest ono ostoją wielu gatunków ptaków, m.in. czajek, błotniaków, żurawi i derkaczy. Dodatkowo jest niezwykle cenne także pod względem florystycznym. Rosną tu m.in. storczyk kukawka i starodub łąkowy. Wczesną wiosną całymi łanami zakwita knieć błotna, która potocznie zwana jest kaczeńcem. Latem z kolei uroku dodaje krwawnica zwyczajna. Dalej ścieżka prowadzi przez Aleję Trzeciego Tysiąclecia, której celem było, aby po latach stała się obiektem refleksji, edukacji i źródłem obywatelskiej odpowiedzialności za zachowanie naszego naturalnego dziedzictwa i troski o los ziemi oraz żywym świadectwem woli i postawy wielu osobowości, organizacji i środowisk wobec przyrody. Pierwsze dęby o imieniach Aleksander, Józef i Jan zasadzili obecny wtedy prezydent Aleksander Kwaśniewski, prymas Polski kardynał Józef Głęb oraz minister ochrony środowiska Jan Szyszko. Przemierzając dalej ścieżkę, dotrzemy do skansenu budownictwa puszczańskiego, gdzie zgromadzono i zrekonstruowano kilka zagród z okolicznych wsi. W obejściu Widmajera zaprezentowana jest ekspozycja przyrodniczo-historyczno-kulturowa. Dalej zobaczyć można stację monitoringu przyrody. Utworzona została ona w 1993 roku i od tego czasu prowadzi nieprzerwalnie pomiary. Jest jedną z 9 podobnych jednostek działających w ramach ogólnopolskiej sieci zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego. Naprzeciwko znajduje się od 1964 roku Muzeum Puszczy Kampinoskiej usytuowane w dawnych budynkach nadleśnictwa. Natomiast od 1990 roku wchodzi w skład powstałego ośrodka dydaktyczno-muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego,
który był jedną z pierwszych tego typu placówek w polskich parkach narodowych. W momencie publikacji tego filmu, czyli w marcu 2024 roku, muzeum jest nieczynne z powodu trwającego tam remontu. Jednak podziwiając za ogrodzenia jego teren, dostrzec można dziwną rzecz, kształt łukowatego, zabezpieczoną przed opadami daszkiem. Jest to fragment żuchwy wieloryba, znaleziony w 1972 roku na terenie parku. Dalej ścieżka prowadzi skrajem obszaru ochrony ścisłej granica. Rezerwat przyrody utworzono w 1936 roku. Był on jednym z pierwszych rezerwatów na terenie Puszczy Kampinoskiej. Celem jego powstania była ochrona borów sosnowych z fragmentami olsów i grądów oraz jednego w Puszczy Kampinoskiej stanowiska paproci na Rzecznicy Górskiej. Dodatkowo znaleźć możemy tutaj informacje o sukcesji naturalnej drzewostanu, roli martwego drewna w przyrodzie oraz ciekawostkę florystyczną Puszczy Kampinoskiej, czyli brzozę ciemną. Poza zdobyciem informacji przyrodniczych, można tutaj również zadbać o swoją tężyznę fizyczną. Do dyspozycji przygotowana została siłownia plenerowa. Wykonując na niej ćwiczenia, możemy wzmocnić ciało i popracować nad jego sprawnością. Jak widać, urządzenia działają i podczas korzystania z nich nie zauważyłam, aby był problem z ich użytkowaniem. Dalej spacerując ścieżką dydaktyczną, dotrzemy do cmentarza wojennego z 1939 roku. Warto się tutaj zatrzymać na chwilę zadumy nad grobami poległych w okolicy żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w dniach 16-17 września 1939 roku. W dalszej części ścieżka prowadzi malowniczą leśną drogą przez wydmę i wraca na miejsce startu, czyli na parking. W tym też miejscu swój początek ma również ścieżka spacerowa, która prowadzi do tzw. chaty kampinoskiej, czyli kolejnej budowli wchodzącej w skład skansenu budownictwa puszczańskiego. Spacerując dalej szlakiem, po lewej stronie ukazuje się kapliczka leśników. Jak ustalono z ustnych przekazów, została ona wybudowana w latach 20. ubiegłego wieku przez kampinoskich leśników jako wodą wdzięczności Matce Boskiej za odzyskaną przez Polskę niepodległość w 1918 roku. Wędrując dalej, dotrzemy do Alei Trzeciego Tysiąclecia i Muzeum Puszczy Kampinoskiej, o których już wcześniej wspomniałam. Swój aktywny wypoczynek w granicy warto również zaplanować na polanie rekreacyjnej. Znajduje się tam duża przestrzeń do sportowych aktywności na łonie natury, liczne wiaty turystyczne i paleniska ogniskowe. Pamiętać jednak należy, że do rozpalenia ogniska na terenie parku niezbędne jest uzyskanie zgody dyrektora parku. Zabronione jest samowolne posługiwanie się ogniem. Jak już wcześniej wspomniałam, granica to bardzo dobry węzeł turystyczny. Przebiega tędy kampinoski szlak rowerowy o łącznej długości ponad 140 km otaczający park dookoła. Dodatkowo poprowadzono tutaj kilka szlaków pieszych. Warto wspomnieć o południowym szlaku leśnym koloru zielonego, który kierując się na zachód doprowadzi do Żelazowej Woli. Z kolei planując trasę na wschód możemy zatrzymać się pod Sosną Powstańców 1863, dalej przez Roztokę do Dziekanowa Leśnego. Warto również wspomnieć o południowym szlaku krawędziowym koloru niebieskiego, który biegnie z Kampinosu do Dąbrowy Leśnej. Na uwagę zasługuje również szlak koloru żółtego imienia Zygmunta Padlewskiego, biegnący z południa od Kampinosu na północ do Nowego Polesia.
Jak widać, nie można narzekać na brak możliwości, wszystko zależy od tego, jakie są nasze fizyczne możliwości i co chcemy zobaczyć w okolicy. Informacje, które zawarłam w tym materiale, to tylko namiastka tego, czego możecie dowiedzieć się odwiedzając to miejsce. Gdybyście chcieli granicę wpleść do wycieczki pieszej lub rowerowej i nie czujecie się na siłach na samodzielne zwiedzanie, to zapraszam do omówienia wycieczki z certyfikowanym kampinoskim przewodnikiem PTTK. Chętnie przygotuję dla Was wycieczkę i przeprowadzę Was przez najciekawsze miejsca w okolicy. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie atrakcjebezgranic.pl. Jeśli ten odcinek był dla Was pomocny, będę wdzięczna za odwiedzenie strony Bajkofitu, Kobiece Dwa Koła i postawienie wirtualnej kawki. Na sam koniec pozostawiłam cytat pana Lechosława Herca, autora przewodnika Puszcza Kampinoska. Jeśli jakieś z miejsc w Kampinoskim Parku Narodowym zasługuje na poznanie w pierwszym rzędzie, to jest nim na pewno granica, znajdująca się na północ od wsi Kampinos. Jest to zapewne najładniej położona miejscowość puszczańska. Otoczenie jest imponujące i krajobrazy urozmaicone. Nie zapomnijcie dać kciuka do góry i subskrybować kanału, aby nie ominął Was kolejny odcinek z serii Top 10 atrakcji w Kampinoskim Parku Narodowym. Dziękuję za wspólne obejrzenie filmu i pozdrawiam serdecznie. Paulina, kampinoska przewodniczka.